Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczcili dzisiaj prezydent miasta, przewodniczący rady oraz przedstawiciele jednostek miejskich. O 9 rano złożyli kwiaty pod Dąbkiem Wolności. Działacze Solidarności swoje obchody zaplanowali na godzinę 18. Rozpoczną je mszą świętą w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego, po której wykład na temat działań Solidarności w latach 80-81 na Suwalszczyźnie wygłosi historyk dr Jarosław Schabieński. Uroczystość zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki.